Wyobraź sobie, że masz małe pudełeczko, mieszczące się w kieszeni. W każdej chwili możesz podpiąć do niego zasilacz telefonu, samochód, ogrzewanie domu. Nie ma licznika. Energia nigdy się nie kończy, nie musisz płacić ani złotówki. Jakby ta energia pochodziła znikąd. Niemożliwe? Dzisiaj, kiedy myślimy o niekończącym się źródle energii, nasza wyobraźnia, trenowana na fizyce dwudziestowiecznej i dwudziestopierwszowiecznej technologii, podsuwa nam pewnie wiele różnych możliwości. Natomiast przez setki lat, kiedy próbowaliśmy wyobrazić sobie coś takiego, przychodziła nam do głowy tylko jedna rzecz. Perpetuum mobile, czyli urządzenie wiecznie, stąd perpetuum, poruszające się, czyli mobile. I filozofowie, naukowcy, fantaści, wynalazcy wiecznie próbowali stworzyć właśnie coś takiego. Urządzenie, które po wprawieniu w ruch nigdy już nie przestanie się poruszać. Później wrócimy do tematu, skąd mogłaby pochodzić energia nigdy się nie kończąca. Czy w ogóle jest to fizycznie możliwe? Ale zaczniemy od tego. Od perpetuum mobile. Ech, poszukiwacze perpetuum mobile, ileż to zjaw na próżno goniliście. Idźcie precz i zajmijcie należne wam miejsce obok alchemików. Tak Leonardo da Vinci pod koniec XV wieku kwitował już wówczas długą historię poszukiwania perpetuum mobile, czyli maszyny wiecznie się poruszającej. Pokusa jest gigantyczna, jednak świat wydaje się nie ułatwiać realizacji tego marzenia. Łatwo zorientować się, że każde urządzenie mechaniczne będzie po jakimś czasie stawało. Przykładowo osadzone na piaście koło zawsze zatrzyma się, bez względu na to, jak dobrze będzie nasmarowane. Wydaje się to być po prostu powszechną wiedzą. Tym chętniej rzekomi wynalazcy perpetuum mobile odwoływali się do bardziej tajemniczych sił, jak grawitacja czy magnetyzm, wydających się działać na odległość bez żadnych ograniczeń, być może z niekończącym się zasobem siły. Ostatecznie w toku rozwijania się zainteresowania perpetuum mobile wykształciły się trzy zasadnicze typy tego typu urządzeń. Omówmy je może teraz nie w kolejności. Zaczniemy od perpetuum mobile pierwszego typu. Miałoby to być właśnie coś takiego, o czym mówiliśmy we wstępie. Coś, co nie tylko porusza się bez żadnych ograniczeń, ale w dodatku może być dla nas źródłem energii. Byłby to przypadek idealny, nie tylko coś, co się kręci, ale daje też korzyść, zysk materialny, coś, co można sprzedać. Nic więc dziwnego, że perpetuum mobile pierwszego typu było szczególnie popularne wśród różnego rodzaju oszustów, ludzi oferujących rozwiązywanie trapiących nas problemów. Jedną z takich osób był Robert Fludd, Anglik żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Lekarz, matematyk, astrolog, alchemik, co, dodajmy, w tych czasach nie dziwiło nawet pośród najwyżej wykształconych ludzi. Z drugiej strony jednak przeciwnik niemal całej współczesnej mu nauki. Od medycyny przez astronomię występował m.in. jako jeden z przeciwników Johannesa Keplera. Promował także liczne wersje perpetuum mobile, które zwykle opisywał jako wspaniałe, potencjalnie bardzo cenne wynalazki. Jednym z nich miałaby być jego śruba wodna, rzekomo zdolna do nieskończonego pompowania wody z niższego do wyższego miejsca. Perpetuum mobile trzeciego typu to swego rodzaju kompromis na drodze do stworzenia perpetuum mobile pierwszego typu. Byłoby to coś, co porusza się nieskończenie, jednak nie jest w stanie dawać nam energii. Gdyby jednak nie traciło ono energii, mogłoby rzeczywiście poruszać się w nieskończoność. Przez długi czas wielu wynalazcom wydawało się, że skonstruowali właśnie coś takiego. Doskonałe urządzenie mechaniczne, które potencjalnie mogłoby się ruszać w nieskończoność. Jedną z takich osób jest Reidar Finsrud. Współczesny artysta norweski, który stworzył m.in. urządzenie mechaniczne nazywające się perpetuum mobile. Jest to kulka tocząca się po kolistej szynie, zdawałoby się, że nie zwalniając. W rzeczywistości jest to bardzo starannie wykonany i dobrze przemyślany wynalazek, opierający swoje działanie na niewielkiej ilości tarcia, a także magnesom, bujającym się w rytm toczącej się kulki, także jest ona przez nie stale delikatnie popychana. Podobno wynalazek Finsruda jest w stanie kręcić się przez wiele godzin, a być może nawet i przez kilka dni.
O wynalazku tym najlepiej jest chyba pomyśleć po prostu jako o dziele artystycznym, rzeźbie kinetycznej, mającej pobudzić nas do myślenia, a nie przekonywać, że doszło właśnie do złamania praw przyrody. Na koniec zostawiliśmy sobie najsubtelniejszą z trzech odmian perpetuum mobile. Perpetuum mobile drugiego typu. Coś, co przekształca energię cieplną przypadkowych ruchów na pożyteczną pracę. Energia przypadkowego ruchu cząstek jest rzeczywiście fascynująca. Dziś wiemy, przykładowo, że typowa prędkość cząstek powietrza w temperaturze pokojowej to 500 metrów na sekundę. Nic więc dziwnego, że wynalazcy i fizycy od zawsze zastanawiali się, jak tego typu potęgę wykorzystać. Co jednak, jeśli bylibyśmy w stanie rozdzielić cząstki szybsze od wolniejszych? Ponieważ tego typu doświadczenia miałyby mieć miejsce na poziomie atomowym, są głównie przedmiotem eksperymentów myślowych, a nie fizycznych. Najsłynniejszym z nich jest demon Maxwella. Hipotetyczna istota broniąca przegrody pomiędzy dwoma pomieszczeniami, przepuszczająca do jednego z nich tylko szybsze cząstki, pozostawiająca zaś w nim cząstki wolniejsze. Demon Maxwella, pilnie pilnujący swojej przegrody, ostatecznie doprowadziłby więc do powstania dwóch zbiorników, jednego cieplejszego, a drugiego zimniejszego, z czego można by już rzeczywiście uzyskiwać energię. Gdyby dało się więc wykonać mechaniczną wersję demona Maxwella, byłoby to urządzenie generujące energię. Demon Maxwella stał się ostatecznie jednym z ulubionych eksperymentów myślowych w fizyce. Dlaczego właściwie się nie udało? Wcale nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie i dopiero w XIX wieku, po stuleciach badania świata, żmudnego mierzenia ilości i wielkości i tworzenia coraz to nowszej, lepszej fizyki, udało się stworzyć termodynamikę, naukę zdolną udzielić nam odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego nie jest możliwe perpetuum mobile? Czym jest termodynamika? To nauka zajmująca się takimi zagadnieniami jak energia, temperatura, ciśnienie, ciepło, praca. To wszystko fundamentalne pojęcia termodynamiki i jednocześnie elementy układanki odpowiadającej nam na to pytanie. Dlaczego nie? Dlaczego nie perpetuum mobile? Kluczowa jest zasada zachowania energii, sformułowana we współczesnej matematycznej postaci też w XIX wieku. Jeżeli istnieje w fizyce jakakolwiek świętość, to jest nią zasada zachowania energii. Głosi ona, że chociaż energia występuje w wielu postaciach i może przemieniać się z jednej postaci w inną, na przykład z energii kinetycznej w potencjalną, z energii potencjalnej w kinetyczną, z energii jądrowej w cieplną, z energii kinetycznej w akustyczną, to w toku tych przemian nigdy nie zostanie wytworzona nowa energia i istniejąca energia nigdy nie zniknie. Można by sobie wyobrazić, że otaczający nas wszechświat ma pewien ustalony budżet energetyczny. I fizycy rzeczywiście czasami posługują się tym pojęciem, pojęciem budżetu energetycznego. On jest nienaruszalny. Nie da się do niego dodać ani od niego odjąć. Dlaczego więc maszyny się zatrzymują, mimo że czasami nie wiadomo właściwie, w jaką formę energii została ta energia kinetyczna wlana? Popchnę jakiś obiekt i on się zatrzyma. W jaką formę energii została zamieniona energia kinetyczna? Udało się to wyjaśnić też dopiero w XIX wieku, w toku bardzo precyzyjnych i żmudnych pomiarów. Niemal zawsze jest to energia cieplna. Co to zaś jest energia cieplna? Energia cieplna to jest energia przypadkowych, chaotycznych, nieukierunkowanych ruchów albo drgań w przypadku ciała stałego. Tymczasem praca, użyteczna praca, mówiąc w uproszczeniu, zawsze jest kierunkowa. Co to za praca, która działa w każdym kierunku? Praca musi być ukierunkowana. I jedna z fundamentalnych zasad termodynamiki głosi, że nie da się z ciepła, samego tylko ciepła, jednorodnego ciepła, wygenerować pracy. Można by odprowadzić ciepło w zimniejsze miejsce, ale to już jest inna historia. Z ciepła nie da się wygenerować pracy. Z chaosu samego w sobie nie da się wygenerować porządku. Jest jednak jeszcze gorzej. To nie tylko kwestia perpetuum mobile generującego pracę z ciepła. Zasada zachowania energii uniemożliwia nam wytworzenie perpetuum mobile pierwszego rodzaju. Nie możemy wydostać energii z jakiegoś pudełka, której w środku nie ma, ale też nawet perpetuum mobile trzeciego typu, czyli kulka wiecznie tocząca się po szynie, jest niemożliwa. Ta energia zawsze nam będzie uciekała, nawet jeżeli na ciężki do przewidzenia, może nie do końca zrozumiały przez nas sposób.
od mój głos, albo ten dźwięk, który w tym momencie słyszycie. Co to jest dźwięk? Nazwalibyśmy go energia akustyczna, ale co to jest energia akustyczna? W momencie, kiedy stukam w ten oto piękny przekaźnik czasowy PT106, fale akustyczne wędrują do odbiornika w tym urządzeniu, później trafiają magią internetu do Was. Tak czy inaczej, ta energia akustyczna to drgania, to ruchy cząstek. Co się później z nimi dzieje? No później zostają przez coś pochłonięte, przez te gabloty, przez ściany, przez cegły, przez moje ciało. I wierzcie lub nie, ale temperatura tych obiektów wskutek pochłaniania się fal akustycznych nieznacznie rośnie. Ta energia zawsze wycieka. Jeżeli widzicie jakiekolwiek urządzenie, które wydaje jakikolwiek dźwięk, możecie być pewni, że energia jest gubiona, jest tracona. Termodynamika na wielu poziomach i na wiele sposobów wyklucza coś takiego jak perpetuum mobile. Niestety. Wróćmy jednak do naszego pierwotnego marzenia. Pudełko. Nie wiemy, co się w środku znajduje. Jakieś magiczne pudełko, do którego podpinamy się i mamy tyle tylko energii, ile zechcemy. Przypuśćmy, że nie chcemy łamać praw fizyki. Chcemy tylko coś, co będzie dostarczało mi energii przez 20 tysięcy lat, jeżeli tylko zapragnę. A może coś takiego jest fizycznie możliwe? Otaczający nas świat przyrody jest rzeczywiście imponującym źródłem energii. Stąd rozliczne tak zwane źródła odnawialne. Od wiatru, słońca, energii cieplnej ziemi czy energii pływów. Istnieje w science fiction interesująca koncepcja, która uświadamia nam, jak wiele energii tak naprawdę mamy do dyspozycji. Skala technologii Kardaszewa. Jest to hipotetyczna skala pozwalająca nam dzielić cywilizację w zależności od tego, jak wiele zasobów energetycznych opanowały. Cywilizacja na pierwszym poziomie miałaby opanować całą energię dostępnej jej planety. Cywilizacja na drugim poziomie – całą energię generowaną przez jej macierzystą gwiazdę, zaś cywilizacja na poziomie trzecim – całą energię galaktyki. Można oczywiście mówić też o dalszych poziomach, takich jak cywilizacja, która opanowała całą energię dostępną we wszechświecie, a nawet, mówią niektórzy, w wielu takich wszechświatach. Kiedy obliczy się, ile w rzeczywistości energii miałyby do dyspozycji tego typu cywilizacje, uzyskane liczby przyprawiają o zawrót głowy. Otaczający nas świat jest efektywnie nieskończonym źródłem energii. Okazuje się, że nie musimy jednak sięgać aż do Słońca. Jedną z bardziej obiecujących idei dla poszukiwaczy nieskończonej energii jest energia masy. Jest to koncepcja fizyczna odgrywająca wielką rolę w teorii względności Alberta Einsteina. Z samego faktu, że coś posiada masę, wynika, że zaklęta jest w nim gigantyczna porcja energii, przy której bledną panele słoneczne. Jakby to miało działać w praktyce? No cóż, wyobraźmy sobie tego typu pudełko, w którym dochodzi do kontrolowanego wydobywania energii masy z, powiedzmy sobie, 1 grama materii. 1 grama. Wstawiamy to do najsłynniejszego wzoru fizyki, do wzoru Einsteina, R równa się mc kwadrat i uzyskujemy 25 gigawatogodzin. Przeliczmy to dalej. Po zestawieniu tego ze średnim zużyciem energii elektrycznej Polaka wychodzi nam zapas energii na 6200 lat. 1 gram paliwa. Cóż by to mogło oznaczać w praktyce? Efektywnie nieograniczony zasób energii elektrycznej. Pytanie, czy dałoby się skonstruować tego typu urządzenie? A co, nie wolno mi marzyć?